Na razie na obu boiskach wynik remisowy. Była pierwsza opcja, ale bramkarz tutaj czujnie wyszedł z bramki. Ciągle 0-0 na boisku numer 2. Zapraszamy do pamiątkowego zdjęcia zespołu Rony 03 Ełk. Zapraszamy chłopaków was na scenę. I 1-0. Mamy otwarcie na boisku numer 1. Autorem bramki dla Gola Giezycka Marcin Rzędul. 1-0 na boisku numer 1. Na boisku numer 2 ciągle akcji. Szczególnie zachęcam do stołu. Dotek bola. Możecie się liczyć od kolejne. Tutaj jest znakomita okazja i jest! Czarni zdobywają bramkę równującą. Dawaj! Michał Kownacki. Rożny dla Giżycka. Nie tym razem. Kontra, ale tutaj bramkarz chyba panuje nad sytuacją, tak jest. Tym razem wynik się nie zmieni. Ciągle 1-1. Zabiła Marcin, żadam do siebie szybciej, Antek! Antek, kontra piłkę i zaczynamy, nie w początku. Tam bliżej środka. Teraz. Ja tam cofnij trochę. Dobra, dobra usta. Możecie sprawdzić poziom swoich umiejętności piłkarskich. Zresztą nie tylko zawodnicy, goście, kibice, rodzina. Wszyscy mogą się zmierzyć w zabawie w celność. Daleko i dopiero do piłki, tak? To samo szatan. Daleko, dopiero do piłki. Thank you.
brawo, ale co się teraz zadziało? Na boisku numer 2. Zawodnicy z Ostrołęki będą próbowali przejść bramkę, ale nie. Roiński, dawaj! Niszo, dawaj, jo. Chodź szybciej, Kasper! Szybciej, szybciej! Nika, podezwij się też. Tymczasem na boisku numer 1 drużyna z Giżycka, Antoni Warszewski, i 2-2. Czarni ponownie wyrównują. Zobaczymy, czy której się z drużyn uda się przechylić szare zwycięstwa na swoją stronę. Szatan, trzeba przyjąć, utrzymać, grać piłkę, okej? Szatan. 1-0. A na boisku. Na boisku numer 1. Kolejna bramka dla gola Giżycko. 3-2. Ogromne prowadzenie. Wigry, Sywałki. Ciągle na tym skromnym prowadzeniu. Stara się ostrożnie. Dawaj, Oliwier, mało czasu, dawaj! Pokazali w pierwszym meczu, że potrafią być skuteczni. Brawo, Alan, mega interwencja. Zaczynamy decydującą fazę meczu na obu boiskach. Jednobramkowe prowadzenie. Na boisku numer 1 prowadzi gol Giżycko, na boisku numer 2 Wigry, Suwałki. Ale w obu przypadkach to jest ciągle skromne prowadzenie jednobramkowe. Tymczasem na linii bramkowej interweniowały obrońca Suwałki, ciągle utrzymuje się skromne prowadzenie 1-0. Jak zagrają krótko, to wybiegamy. Zobaczcie, tam się nic nie dzieje, a przegrywamy. Rzut rożny dla drużyny Czarnych Olecko. Może z tego stałego fragmentu uda się zmniejszyć tę stratę. Ach, minimalnie. Nasza piłka, Mika. Znakomita interwencja, bramka, Czarni Olecko ciągle próbują odrobić straty. Nie chcę polegać. Mało czasu, on mi zwiedził. Oliwia, nie, to nie ma ty. I zakończył się mecz na boisku numer 1. Zwycięstwem gola Giżycko. 4-2. Pokonał Czarny Olecko. Ostatnie sekundy meczu na boisku numer 2. Tutaj ciągle utrzymujemy.